Gmina Tczew otrzymała z Polskiego Ładu 8,5 miliona złotych na pierwszy etap budowy nowej szkoły podstawowej w Lubiszewie Tczewskim. Obiekt powstanie dokładnie w tym samym miejscu, co istniejąca placówka. Gmina potrzebuje kolejnych milionów złotych, aby w pełni zrealizować to zadanie. Gmina Tczew znalazła się wśród miast i gmin objętych wsparciem finansowym z drugiej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Środki zostały przyznane na budowę szkoły podstawowej w Lubiszewie Tczewskim. Środków otrzymaliśmy 8,5 miliona złotych, tak naprawdę z 10, bo 1,5 miliona złotych dokłada gmina, tak? Ale tak naprawdę jest to połowa środków, które są potrzebne na rozbudowę tej szkoły. Szkoła, kosztowiec inwestorski opiewa na około 20 milionów złotych. Czy już władze gminy mają jakiś pomysł, jak te pozostałe środki uzyskać? No, liczymy na Polski Ład i na kolejne, kolejne wnioski będziemy składać, tak? Mieszkańcy Lubiszewa długo czekali na zielone światło w sprawie powiększenia szkoły podstawowej. Pełniącą obowiązki dyrektor zapytaliśmy o główne powody, dla których rozbudowa jest absolutnie niezbędna. Budynek szkoły istnieje od 1959 roku. Po drodze przechodził większe bądź mniejsze remonty. Obecnie dysponujemy 10 klasami, które mieszczą 220 uczniów i przedszkolaków. Z ledwością się mieścimy, dlatego wydaje się niezbędna rozbudowa szkoły, na którą wszyscy z niecierpliwością czekamy. Umieszczenie 25 dzieci w danej klasie jest mało komfortowe. Z ledwością jesteśmy w stanie zapewnić im higieniczne warunki pracy. Dlatego najbardziej właśnie trzeba byłoby poszerzyć te sale, ale korzystając z obecnego budynku nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nawet przebudowując. Architekci uznali, że trzeba to jakby głębiej tego dotknąć. Parterowa szkoła po rozbudowie będzie miała 2 piętra, czyli łącznie aż 3 kondygnacje. Obiekt będzie miał, można powiedzieć, jeszcze raz taki, czyli będzie miał 22 sale, w tym będą 5 sal dla przedszkola, pozostałe zostają dla szkoły. Najmniejsza sala w nowym obiekcie to sala wielkości 60 m2. Tak naprawdę duża szkoła nowoczesna z fotowoltaiką, z pompami ciepła, taka naprawdę na miarę XXI wieku. I w tej nowej szkole powiększonej będą uczęszczać tylko dzieci z Lubiszewa, czy jest plan, żeby poszerzyć? To jest klucz całej sprawy tak naprawdę, bo sołectwo Lubiszewo-Tczewskie i Stanisławie rozrasta się tak mocno, że po prostu po analizie stwierdziliśmy, że rozbudowa szkoły jest konieczna. Tak? Na osiedlu Młode Stanisławie, które buduje się, a widzimy tutaj z tyłu, będzie około 150 dzieci z tego osiedla, tak? Także ta szkoła nie jest w stanie tego pomieścić, więc potrzebna jest. A dzieci z Rokitek też, które się rozbudowują, też tutaj chodzą? Częściowo tak. Rokitki są tak położone, że część dzieci chodzi albo do katolika, do szkoły katolickiej, albo do szkół w Trzewie. Założenie jest takie, że budowa będzie trwała około 2 lat. Kiedy zaczniemy, tak naprawdę chcielibyśmy jak najszybciej, ale to jest uwarunkowane oczywiście finansami, tak? Jeżeli zdobędziemy na tyle środków, plus dołożymy swoich, no to zaczynamy budować jak najszybciej.